Ty, debilu, gdzie ty byłeś całą noc? No, uczyłem się u kumpla, nie? Miałeś być o 10:00. No to powiem babci, że usnę nad książkami, no, no proste. Z babcią raczej nie pogadasz, bo jest w szpitalu. Co takiego? No tak, przez ciebie. Jak przeze mnie, jak mi nie było całą noc? Pojechała po barach cię szukać. Jakich barach? Co ty gadasz? No tak, bo jej w końcu powiedziałem, że poszedłeś z kolegami na piwo. A później zadzwonił tata, że babcia jest w szpitalu. No ale dobra, co się stało? Nie mam pojęcia, zaraz ci to tata powie, bo zaraz tu przyjedzie. Jaki tata? Co jest grane? No tak, zaraz tu przyjedzie. A ja mam cię dość. Przez ciebie nasza babcia jest w szpitalu. Olek martwi się tym, co się stało. Boi się też spotkania z tatą i postanowił uciec ze szkoły. Ej, Olek! Olek, a gdzie ty idziesz? Przecież mamy jeszcze lekcję. No ja do domu wpadam. Też bym poszedł, bo mam konkretnego kasa. Chłopaki, nie marudźcie, tylko chodźmy na lekcję. Ty, Olek, też, no chyba, że zaraz znowu przyprowadzi swoją babunię. Dobra, nie chcę o tym gadać. No weź, nie spinaj. Olek! Dzień dobry, fajnie, że się w końcu znalazłeś. Dzień dobry. Słyszałeś, że babcia jest w szpitalu? Po tym, jak szukała cię w nocy po barach? No tak, przepraszam, no trochę nam się przeciągnęło. Kolegom powiedz, że to było ostatnie twoje wspólne wyjście. Przepraszamy. Przepraszamy. No, my nie chcieliśmy, żeby tak się stało. A co się stało, babciolka? Dostała zawału. Kurczę. Przepraszamy. Jeszcze raz. No ale to przeze mnie? Nie wiem, czy przez ciebie. Na pewno twoje zniknięcie z domu spowodowało, że się zdenerwowała, a nie powinna. No, przepraszam. Ale jakie przepraszam, człowieku? Przecież ty jesteś już w tym wieku, że powinieneś mieć minimum odpowiedzialności. Ale babcia z tego wyjdzie, prawda? Mam nadzieję, że tak. Ty natomiast masz zakaz wychodzenia z domu po lekcjach. Bardzo się na tobie zawiodłam. Nie dość, że babcia jest w szpitalu, to jeszcze ja musiałem przerwać swoją delegację, przez co też mogę mieć problemy. Pogadamy z panem Małkiem. No, ale po co? Pogadamy. Olek boi się, że wyjdzie na jaw, że wyłudził od babci pieniądze na wycieczkę. Chłopak zaczyna żałować tego, co zrobił. Dzień dobry. Zapraszam. Chciałbym wypisać Olka z wycieczki szkolnej do Warszawy, za którą wczoraj zapłacił 180 zł. Olek ma karę i nigdzie nie pojedzie. Przepraszam bardzo, ja nie znam na to, rozumiem. Jakiej wycieczki? Olek, Igor mi powiedział, że wie od babci, że dawała ci wczoraj pieniądze na wycieczkę. Nie ma żadnej wycieczki. Rozmawiałem wczoraj z babcią Olka, ale tylko na temat bardzo złych ocen i wagarów pana syna. No nie, no to... Oszukałeś babcię? Skrajny brak odpowiedzialności. Zgadzam się. Do widzenia, panie profesorze. Do widzenia. Do widzenia. Wyciągnąłeś od babci kasę. Oszukałeś ją, tak? Idziemy po Igora i pojedziemy do szpitala. Bo chyba masz babci coś do powiedzenia, tak? No tak. No.